powietrzu czuć już wiosnę, dlatego dzisiaj mam dla Was kolejny foodbook, tym razem w wersji wiosennej. Jeśli jesteście ciekawi ciadłom w ciągu dnia, to zapraszam do oglądania. Na śniadanie przygotowałam budyniowe placuszki. Zmieszałam mąkę, proszek budyniowy, proszek do pieczenia, połowę banana i mleko. Całość dokładnie zblendowałam i smażyłam placuszki z dwóch stron na dobrze rozgrzanej patelni. Podałam je z malinami i syropem klonowym. Takie śniadania najlepiej smakują na świeżym powietrzu. Na obiad makaron z cukinią i ciecierzycą. Najpierw ugotowałam makaron. Na filmie widzicie porcję dla dwóch osób. Cukinię pokryłam w kostkę. Na patelnię dodałam oliwę i podsmażyłam na niej przeciśnięty czosnek. Później dodałam cukinię. W międzyczasie pokroiłam pomidory i dodałam je razem z ciecierzycą na patelnię. Doprawiłam ziołami śródziemnomorskimi, pieprzem, solą i świeżą bazylią. Warzywa wymieszałam z makaronem i przed podaniem makaron posypałam jeszcze płatkami drożdżowymi. Na przekąskę koktajl jagodowy. Do blendera dodałam mrożone jagody, połówkę banana, która została mi ze śniadania, siemię lniane, masło orzechowe i mleko. Całość zblendowałam. I na kolację kanapki z pastą bezjajeczną. Pastę bezjajeczną zrobiłam w większej ilości, żeby mieć ją na kolejne dni. Wystarczy roznieść widelcem, ale ja lubię ułatwiać sobie życie, dlatego blenduję składniki. Tofu naturalne, ciecierzycę, płatki drożdżowe, czarną sól, która nadaje jajeczny posmak, pieprz i kurkumę dla koloru oraz majonez, ja użyłam gotowego, ale śmiało możecie zrobić go samemu i musztardę. Wszystkie składniki zblendowałam, przełożyłam do słoiczka i wierzch udekorowałam szczypiorkiem. Kromki chleba posmarowałam pastą i zjadłam je ze świeżymi warzywami.
jakie są Twoje ulubione wiosenne przepisy?